ruch 11 listopada i Marian Kowalski. Czy zdobędą władzę? A nikt tego nie może zapewnić, a zadawanie pytań, co będzie w przyszłości? A może za 5 minut bomba atomowa wybuchnie? My nie wiemy. Za takich pytań nie ja może... powiem tak, ruch narodowy to jest ruch, któremu ja... Ja nie mówię o ruchu narodowym. Ja... Ruch narodowego nawet nie ma już. No, to jest tylko pan Robert Winnicki i w zasadzie jego może tam dwóch kolegów. Jest podzielony. Ja mówię, ruch 11 listopada to jest partia, która powstała, jest nowa. I na czele jej stanął Marian Kowalski. No tak, ale... Można mu zaufać jako politykowi, czy nie? Ja odpowiedziałem na to pytanie w kontekście... gdy było pytanie o telewizję internetową. Powiedziałem, że jeździłem do pastora i do Mariana. Tu mówił pan o pastorze. Ja teraz mówię konkretnie. Oni ten ruch założyli razem. Oczywiście, jako partię tak. Więc ja zapamiętałem moje wizyty i moje rozmowy z nimi jako bardzo sympatyczne, ale przyznaję, że mnie jako katolikowi ciężko byłoby poprzeć ruch, na czele którego stoi człowiek, który pluje jadem i nienawiścią do mojego kościoła. A pastor to robi. Pastor to robi. Nie zgodzę się z tym, to nie jest tak do końca. Proszę posłuchać, co mówi pastor o kościele. Co mówi o kościele. Śmieje się z sakramentów świętych. Śmieje się z kanonów wiary. Dla mnie kościół katolicki jest skałą. Nie będzie mnie, nie będzie pastora, a kościół będzie trwał. Dlatego, no cóż, no może komuś to nie przeszkadza. Ale ja zadałem pytanie odnośnie Mariana Kowalskiego, bo my znowu... Oni są razem. Ale razem. Proszę pana, no... No ruch 11 listopada... Są konkretne osoby, jest, ja mówię teraz o polityku. Padło pytanie, jakiemu politykowi można zaufać. Kowalski jest ja się pytam, Marian Kowalski... No zaraz, no ale nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Ale program... Jest konkretna osoba. Ja teraz się pytam, jeżeli chodzi o polityka konkretnego, Marian Kowalski. Czy temu człowiekowi można zaufać, czy nie? Ja bym nie za... Ja przepraszam, Wojtku, że ci przerywam. Ja odpowiem panu jednym zdaniem. Ja jestem z Lublina, pan Kowalski jest z Lublina. Ja bym mu nie zaufał. Ja też jestem z Lublina. Tak? Tak. Ja bym mu zaufał. Ja państwu powiem tak. No, jak tu jesteśmy, to... Żebyście państwo dobrze zrozumieli, my z Tomkiem nie chcemy agitować państwa na rzecz żadnej partii politycznej, żeby to było jasno powiedziane. Każdy z państwa ma jakieś swoje preferencje polityczne. My nasze zadanie postrzegamy jakby w takim nurcie, że odkrywamy tą rzeczywistość, która jest państwa własnością. Państwo macie do niej prawo, macie prawo ją poznać. A to, co państwo z tą wiedzą zrobicie, to jest państwa prawo, tak? I jeden może wybrać Mariana Kowalskiego, drugi może wybrać, nie wiem, rozbity ruch narodowy, a trzeci zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość albo jeszcze na kogoś innego. My nie jesteśmy tu po to, żeby państwa agitować. My chcemy opowiedzieć o rzeczywistości, która jest zakryta, odkryć ją przed państwem, a to, co państwo z tą wiedzą zrobicie, no to państwa dobre prawo, tak?